planowałem nagrywać tego filmu, ale uznałem, że finalnie ktoś musi wypunktować tą kuriozalną ilość błędów, jaką Filipek wpakował do tego 9-minutowego dzieła sztuki. Ja wiem, Uwer już zrobił materiał na ten temat i mój film nie będzie miał nawet 10% takich zasięgów jak jego, ale uważam, że potraktował go tam zbyt łagodnie, po prostu odbił piłeczkę, zamiast wyjebać mu rakietą w ryj. Uwer, wiem, że to oglądasz. Dzięki za możliwość plagiatu. Przeanalizowałem cały ten jego wystryw, od deski do deski kilka razy, aby wyciągnąć z niego esencję i finalnie wypalić ogniem logiki argumentację tego odklejusa. Ja naprawdę przepraszam, ale inaczej tego nazwać się nie da. W którymś rogu będzie licznik fuck-upów, jakie popełnił. Możecie więc obstawiać w komentarzu, ile ich finalnie wyszło, ale wątpię, abyście zgadli. Dokładna liczba będzie na końcu filmu. Lecimy z tematem. Nie po 5-6 odcinków. Ekscytuje go to, co robią postacie 2D na ekranie. Potem wali 3 razy konia do swojej waifu i idzie z... Minęło 10 sekund, a ja już znalazłem 2 błędy. A przed nami jeszcze 9 minut. Spać ze swoimi 2 dakimakurami. Jeffrey chce być jak główny bohater swojej ulubionej chińskiej bajki. Adonis. Adonis nie ogląda anime, bo sam jest głównym bohaterem w życiu. Ma te wszystkie rzeczy, o których inni marzą. Już na samym starcie. Mamy 4 podstawowe i kardynalne błędy, których nigdy się nie powinno popełniać. Generalizację, gloryfikację, wmówienie i niesprawiedliwe porównanie. Ale po kolei. Jak już porównujesz 2 elementy do siebie, to robisz to na neutralnym gruncie. Tak, by twoja ocena była jak najbardziej obiektywna. A jak już z automatu wybierasz takie wartości, z których jedna ze stron jest skazana na porażkę, to ciężko to nazwać obiektywnym. Dodatkowo, mówiąc o anime, wziąłeś absolutnie najgorsze przykłady zachowań i zgeneralizowałeś je w taki sposób, jakby robił to każdy. Co oczywiście jest nieprawdą. W wypadku wielkiego obrońcy uciśnionych Adonisa zebrałeś margines bardzo pozytywnych cech, gloryfikując ten aspekt. Przez to całość ewidentnie nakierowana jest na pokazanie anime w złym świetle, by od samego początku wmówić widzowi, że jest to prawda. A dalsze, w cudzysłowie powiedzmy, argumenty mają go jedynie w tym utwierdzić. Moja rada na przyszłość. Popracuj nad wdrążaniem aspektów manipulacji danymi lub sztuczkami psychologicznymi, jak już chcesz to w ten sposób prowadzić. Przez prawie 2 lata to było moje jedyne zajęcie. Nie robiłem nic poza tym. Pamiętam, jak na zdalnych mieliśmy przerwy po 20 minut. Od razu, gdy lekcja się skończyła, odpalałem jakąś stronkę i oglądałem anime. Jeżeli tak faktycznie było, to nie ironicznie muszę ci pogratulować, bo wyszedłeś z nałogu, co nie każdemu się udaje. Tak, od anime można się uzależnić, podobnie jak od gier, telefonu, alkoholu, papierosów czy innych rzeczy. Jednak w tej sytuacji mówimy o zupełnie innej kwestii, której w żadnym wypadku nie wolno bagatelizować. Wypicie lampki wina czy kufla piwa raz na jakiś czas nie sprawia, że jesteś alkoholikiem i niszczysz sobie życie. Podobnie jest w wypadku anime. W naukach medycznych istnieje takie powiedzenie, że to nie substancja zabija, a jej dawka. I tu jest dokładnie tak samo. Wszystko w nadmiarze może ci zaszkodzić. No, może poza witaminą C, bo ją co najwyżej wysikasz. Jednak ty całkowicie olałeś aspekt ilości i ponownie zgeneralizowałeś całość. Nie anime jest złe, a przekładanie go ponad inne, ważniejsze rzeczy. I liczyłem sobie tak, właśnie jak ten ostatni sezon wyjdzie, będę miał już ponad 20 lat. Wyobraź to sobie, 20-letni chłop, który ogląda bajki. Aspekt wieku, czekałem na niego. To najbardziej bezpodstawny argument, jaki kiedykolwiek powstał. Czy 80-latek nie może chodzić na siłownię, bo jest za stary? Lub 12-latkowi nie wolno robić na drutach, bo jest za młody? Pozwolę sobie tego nawet nie komentować, bo średnio rozgarnięta małpa wie, że to nie ma sensu. Do jakiego momentu w historii doszliśmy? Kiedyś 20-letni chłop walczył za swój kraj. No, w końcu jakieś konkrety! Szkoda, że to konkretne pierdolenie o Chopinie. Po pierwsze, ustalmy, jak dawno znaczy kiedyś. Po obrazku wnioskuję, że chodzi o Spartę. To taka mała dygresja, bo może antybohater nie wie o zasadach spartańskiego wychowania i o pewnym upodobaniu tej kultury do zrzucania dzieciaków z klifu, tak do mniej więcej 7 roku życia. A przy okazji, Spartanie walczyli dopiero jako 21-latkowie. A o statystyce, która mówi, że około połowa z tych 21, nie 20-latków, ginęła w pierwszych 5 bitwach. O chorobach pozwolę sobie nie wspominać, bo te jeszcze 100 lat temu bardzo skutecznie rozrzedzały stopień zaludnienia, przez co dożycie tej 20 też bywało wyzwaniem niekiedy, w szczególności w średniowieczu czy starożytności. Ach, te wspaniałe czasy, kiedy rano wychodziło się na pole i nie wiedziało, czy się wróci żywym przez epidemię czarnej śmierci, a nie to, co teraz. Oglądanie anime by miło spędzić czas, pogrzało tych ludzi. I uświadomiłem sobie, że jeżeli nic się nie zmieni, to w wieku 20 lat dalej będę oglądać bajki. Przeraziło mnie to.
Okej. Okay. Mi można zarzucić, że zamiast iść walczyć, to oglądam anime. Mojemu pradziadkowi, że zamiast walczyć w II wojnie światowej, to słuchał radia. Jego pradziadkowi, że zamiast brać udział w powstaniach, to wysyłał listy do ukochanej i tak dalej. Do prehistorii, gdzie Ungo Bungo zamiast biegać dzidą za mamutem, łupie kamieniem o kamień, tworząc coś innego. Już wymieniłem ci parę rzeczy, ale czemu to anime jest złe? Czekaj, co to był dopiero wstęp? Jak ty dałeś radę tu wcisnąć 8 błędów? Pierwsze, nie robisz nic ze swoim życiem. Twoje życie jest tak gówniane, że zamiast wziąć ten fakt, wolisz uciekać od swoich problemów i oglądać, jak ktoś inny osiąga to, co ty chcesz. I przez to czujesz się spełniony. Dobra, po kolei, bo tu się dużo zadziało. Po pierwsze, nie oceniaj książki po okładce. Ocenianie jakości życia przez pryzmat jednej rzeczy, jak wygląd lub tego, co dana osoba robi, jest absolutnie bezsensowne, bo nie daje ono żadnego realnego punktu zaczepienia na całokształt. Możesz wyglądać jak Menel i być uznanym fizykiem. Po drugie, jeżeli osoba ucieka od problemów do świata anime, to jest to problem sam w sobie, którego w pojedynkę nie rozwiąże i potrzebuje pomocy z zewnątrz. Jest to dużo poważniejszy stan, niż Filipek jest sobie w stanie wyobrazić. Ale ponownie, to dotyczy wąskiej grupy osób, nie każdego, jak twierdzi nasz antybohater. Po trzecie, anime jest treścią rozrywkową, przeznaczoną do miłego spędzania czasu. Istnieje coś takiego jak przerwa i odpoczynek lub czas wolny na robienie tego, co lubisz. Jeżeli masz czas i ochotę, to możesz obejrzeć animca. Tak samo jak film, serial, wyrzeźbić coś, poszyć na drutach, namalować lub ugotować coś. Nie ma w tym absolutnie nic złego do czasu, gdy sprawia ci to przyjemność i to, w jaki sposób odpoczywasz, na przykład pomiędzy pracą i samorozwojem lub czymkolwiek innym, jest zależny tylko i wyłącznie od ciebie. Anime to okropna strata czasu. Tak, anime to strata czasu. Podobnie jak każdy inny kontent rozrywkowy w jakiejkolwiek innej formie tym tokiem myślenia. Anime tworzy degeneratów. Do tego jeszcze wrócimy, ale najpierw proszę sprecyzuj znaczenie degenerata, bo odnoszę wrażenie, że tym określeniem można nazwać gościa obmacującego nastolatki w zatłoczonym pociągu i nastolatka rzucającego żartami o seksie. Jak w twojej głowie wygląda typowa osoba, która ogląda anime? Gruby typ po 30, który ma dakimakurę. Nie, tak nie wygląda przeciętny animozjeb. Zalecam wpisać chociażby w Google, jak wygląda animozjeb na podstawie zdjęć z konwentów anime i mangi. Jest to dużo lepsze źródło informacji niż fragment mema. Tym bardziej, że stereotyp jest wyjęty całkowicie z dupy. I taki typ podnieca się, jak zobaczy gołą anime dziewczynkę. Wali do tego konia, obleśne. Jaka jest różnica, czy harwestujesz kijankę do animowanego porno, czy zwykłego? Jedno i drugie to porno. Ale Filipcio wybiórczo wybiera argumenty, tylko te, które pasują pod jego narrację. A wspomnienie o zwykłym pornolu pewnie by zrobiło zwarcie w jego systemie nerwowym, bo sam zakapturza do niego. Wybieranie jednego podpunktu, który jako jedyny pasuje do naszej teorii, z kilkunastu innych i niewspomnienie o reszcie, jest zwykłą, najzwyklejszą manipulacją. Jest gościu, który na kawałku kartonu wydrukował sobie swoją anime dziewczynkę. Udaje, że to jest jego żona. On po prostu ucieka od swoich problemów. Ucieka od tego, że sam nie może znaleźć sobie prawdziwej dziewczyny. Jest po prostu przegrywem. Tak, to akurat jest dziwne, jeżeli nie jest żartem. Ale ponownie, dotyczy to kuriozalnie wąskiego grona. Nie każdego. Czy są przegrywami? Ciężko powiedzieć, kiedy się ich nie zna, ale Filipek ma trzecie oko, więc on wie. I ludzie tacy mają ustawione na swoje profilowe anime dziewczynki. Pewnie znasz tych wszystkich gości, co na Discordzie mają profilowe, słodkie anime dziewczynki. To jest dziwne, prawda? I większość takich osób po prostu jest brzydka. I sądzą, że dobry pomysł, żeby dowartościować się, to ustawienie swojej waifu na profilowe. Dobra, jak na poważnie, bo... Jak Uwer powiedział w swoim materiale, nie każdy chce pokazywać swoją twarz z różnego rodzaju powodów, takich lub innych. A przy dowartościowaniu chciałbym zaznaczyć, że mówi to chłopak mający na profilowym swój ryj, nieudolnie doklejony na zdjęciu gigaczada. Zatem argument autora sam się zaprzeczył względem jego zachowania. Ta degeneracja w anime sięga jeszcze głębiej. Ludzie dostają fetyszy. Tak, takie osoby istnieją, podobnie jak istnieją stópkarze czy osoby z innymi fetyszami. Ba, posunę się o krok dalej i stwierdzę, że dla każdej rzeczy lub czynności na świecie, i poza nim w sumie też, znajdzie się co najmniej kilka osób fantazjujących o tym. Więc to nie jest ekskluzywny minus anime, a wszystkiego. Innym pojebanym fetyszem są loli. To będzie szybkie. Pojęcie loli odnosi się do budowy ciała. Postać drobna i niska. Filipek nie uważał na genetyce, więc może nie wiedzieć, że nie każda kobieta jest hojnie obdarzona cyferkami tu i tam. Realną dziewczynę też możemy nazwać loli. To, że ktoś lubi takie kobiety w realu, jest okej i jest body positive approve. Ale w anime to już nie wolno, bo pedofilia. Ponownie wybiórcza argumentacja pod narrację bez oglądu na podstawowe pojęcia. Dosłownie są hentaje z loli i autorzy tego gówna wmawiają, że one przecież mają po 1000 lat, ale wyglądają jak dzieci. Anime tworzy jebanych pedofili. Jest zajebiście mocny argument
I wydaje mi się, że osoba z dobrą papugą byłaby w stanie ugrać temat w sądzie za zniesławienie. Ale do rzeczy. Zalecam zapoznać się z definicją pedofilii, zarówno biologiczną, jak i prawną, bo to pierdolenie nijak ma się do żadnej z nich, tym bardziej kiedy wiemy już, do czego pojęcie loli się odnosi. Kolejnym elementem jest soft porn. Praktycznie każde anime ma jakiś zbereźny element w sobie. Tak, w anime są obecne elementy ecchi i fanservice. Wynika to chociażby z różnicy kulturowej. Ale nie każde anime je ma. W przeciwieństwie do tego, co twierdzi autor. To po pierwsze, po drugie, jako community anime widzimy problem. Ale o tym w kolejnym filmie. Nie uprzedzajmy faktów. Przedstawiani są mężczyźni w anime. Nawet nie mężczyźni, chłopcy. Główni bohaterowie. W większości anime to są nastolatkowie. Romansów szczególnie. Jeżeli oglądałeś jakieś romanse, wiesz, chłopak w szkole średniej. Tylko problem jest w tym, że tego chłopaka nawet nie można nazwać mężczyzną. Bo to jest po prostu pizda, która działa emocjonalnie. No, generalnie chłopak to nie mężczyzna, ale to taki drobny, nic nieznaczący szczegół. A co do bycia pizdą, to tak. Zapomniałem, że uczucia są zbędne. Ja tego rozumowania nawet nie chcę rozwijać, ale niestety muszę. Jeżeli ten materiał ogląda jakaś niewiasta, napisz proszę, co sądzisz o okazywaniu uczuć przez faceta, a ja podepnę ten komentarz. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że raczej kobiety cieszy, gdy facet mówi o tym, co czuje. Ludzie oglądający anime myślą, że to jest idea mężczyzny, że taki emocjonalny chłoptaś jest mężczyzną. Dosłownie w anime są typy, którzy wyglądają jak baby, femboje. Czy taka osoba byłaby w stanie walczyć za swój kraj? Oczywiście, że nie. Ponownie oceniamy książkę po okładce. A nawet jeśli ktoś gustuje w takich panach, to co? Podobnie jak w wypadku Loli, o gustach się nie gada. Jeżeli ja lubię brunetki, a mój ziomek blondynki, to co, mamy sobie mordy obić, bo tylko jeden ma rację? Ten sam kaliber argumentu. Wielu chłopców chce być właśnie jakaś ulubiona postać. To się nazywa cosplay. I ludzie robią to zarówno z gier, jak i realnych postaci. Filmy też się zdarzają. Myślisz, że ludzie sukcesu oglądają anime? Myślisz, że Jeff Bezos, Andrew Tate, Hamza, myślisz, że oni oglądają anime? Znajdź mi dowód na to, że nie oglądają. Lub powiedz mi, kogo to obchodzi, co oni robią w wolnym czasie. Jeżeli takowy mają. Co byś zrobił, gdyby Tate przyznał się w jakimś wywiadzie teraz, że tak, ogląda anime? Straciłbyś do niego respekt, prawda? Więc czemu ktoś ma respektować ciebie? To jest po prostu jebana wymówka, aby nie osiągnąć nic, aby dalej być jebanym przegrywem. Nie ma dobrego powodu, żeby oglądać anime. Mówiłem o tym schemacie na początku filmu. W tym momencie próbuję podważyć poczucie wartości widza, by przekonać go do swoich racji. Prosta sztuczka psychologiczna, której na jego szczęście nie potrafi dobrze wykorzystać. A nie siedzisz przed monitorem i wkurzasz się na moje słowa. Bo to oznacza, że jesteś słaby. Jeżeli to wszystko co powiedziałem wkurza cię w tym momencie? Nie. Nie bardzo. Śmieję ci w twarz miejscami, albo totalnie mam wyjebane. Ale tak naprawdę to wszystko to nie jest twoja wina, bo te wszystkie firmy, które produkują anime, chcą tego właśnie. Chcą, żebyś nic nie osiągnął w życiu. One chcą, żebyś oglądał kogoś innego, kto osiąga sukces. Oni chcą zarobić na twojej słabości. O, teorie. Lubię takowe, jeżeli są poparte dowodami, a taki Crunchyroll chce zarobić. Nie na słabości, a na rozrywce. Ty ich nie obchodzisz. Ich obchodzą liczby, pieniądze i zrobią wszystko, żeby osiągnąć swój cel. Generalnie to tak działa biznes. Gdybyś rozumiał, to twoi idole, jak wcześniej wspomniane Tate mówią, to byś to wiedział. Bo jeżeli teraz zeskrolujesz do komentarzy, są tam pewnie jakieś obraźliwe komentarze dla mnie. To są ludzie, którzy nie osiągną sukcesu, nie chcą poznać prawdy. Nie, nikt cię tam w komentarzach nie obraża, każdy punktuje ci błędy, a jego ci za bardzo wyjebało pod sufit. Trzeba by zrobić jakieś podsumowanie tego pierdolnika, ale kurwa, jak ja mam podsumować same błędy? Gość średnio co 19 sekund walił jakąś gafę. W ciągu 9 minut aż 29 razy zaliczył fuck upa. Krążył dookoła tematu, zero konkretów, zero dowodów, generalizacja na każdym kroku i ten nieudolny, motywacyjny speech mający kogoś przekonać do jego racji. O samo wykluczających się postulatach wspominał już nie będę. Jakby... To dosłownie wygląda tak, że typ uzależnił się od anime, które go wyruchało, a później wypluło. Po prostu przejechał się na nim i teraz biega dookoła i próbuje każdemu wmówić, że to nie jest jego wina, tylko to anime jest złe i jest dziełem szatana. Jakby, co to w ogóle jest za logika? I to jest typ, który ma kanał o self-improvementie i poprawianiu samego siebie, samorozwoju? Jakby, nie. A propos self-improvementu, to wbijałem Discorda, bo czas go rozbujać, a do tego potrzebuję więcej osób.